A, dobra, i na koniec już, dobra, zostawmy to. Na koniec. Wojtku, jeśli będziesz to oglądał, podjęliśmy tutaj decyzję, że wszystkie twoje ubrania będą spakowane w worki i przeniesione w bezpieczne miejsce, suche miejsce. Tak. Będziesz chciał, proszę, przyjedź i zabierz, bo tutaj nie mogą być, bo zawalają pół pokoju. Zgodę na to wyrażasz, Krzysztof, tak? Tak. Zrobimy tu porządek? Zrobimy. Dzięki pomocy firmie, tak? Tak. Bo sami tego nie potrafimy ogarnąć. No. No za dużo roboty tutaj. Za dużo roboty. No. Także damy radę. No dobra, no. Spróbujemy. Nie, no oczywiście. Podwórko i tutaj. To cóż. Oczywiście. Życzymy wesołych świąt. Ja tak, też mam dzień wolny, bo prosił Sławek szefa, żeby dał mi dzień ten wolny i żeby to ogarnąć. No i spróbujemy wspólnymi siłami. Nie, no oczywiście. Z pomocą zewnętrznej firmy. Oczywiście, no tak. No. Podwórek i domek. Tak? Tak. Proszę powiedzieć na filmie, czy wyrażasz na to zgodę. Wyrażam na to zgodę, ułożenie na podwórku pod wiatę, tak jak było. Resztę wyrzucenie. A resztę spalone wek, a tutaj Wojtka ubranie ładnie pogarnąć. Do woreczków. Do woreczków, do woreczków. I perfumy, nie perfumy jego. Jak nie chciał, to... Oczywiście Krzysztof, to wszystko też, co tutaj stoi, bo to... Tak, tak. Wszystko, tak, wszystko trzeba posprzątać. Tak. Tak jak było wcześniej. Tak. No, bo trochę doprowadziłeś. Za dużo, tak. Za dużo tego, no. No. I nie wysyłajcie, na chwilę obecną nie wysyłajcie paczek. Ale panowie, kochani moi. Widzowie. Widzowie, ja lepiej wolę pieniądze dać, tam 100-200 zł. Do 500, nie więcej. No. No, żeby tam już też nie drzeć od ludzi. I co? Co będzie trzeba, to sobie kupisz, tak? Jak coś jakiego, dobrze sobie powiem. Wezmę taryfę, podjadę, czy to do Diaku, czy do Carrefoura i kupię sobie.